We'll be right back.
I tak w kilka minut powstał przyrząd do fazowania strugiem ręcznym. Ja nie ukrywam, że szykuję się na nieco inny strug. Kto oglądał ostatnie filmy o pracach ręcznych, to myślę, że wiecie, w którym kierunku jednak się zwrócę. Jak nie, to musicie chwilę poczekać na kilka odcinków jeszcze. I teraz ten przyrząd można oczywiście wykonywać w wielu wariantach. Dlaczego te warianty muszą być zrobione? Ponieważ jeśli położę listewkę dużo węższą, to wtedy stopy tych strugów fazujących, one są oczywiście na boki gdzieś tam rozszerzone. No tutaj z 2 cm na przykład na bok się ona rozchodzi. Więc jeśli tutaj ta listewka będzie po prostu węższa niż te 2 cm, to ona wpadnie do tego naszego przyrządu i stopa boczna struga będzie zahaczać o nie o listewkę, tylko będzie jechała po kancie tego naszego przyrządu. Więc przyrządy wykonujemy wtedy w wielu wariantach. Ten rowek V pod kątem 90 to musi być po prostu zrobione naprawdę dobrze. Robicie w kilku wariantach płytkości. Czyli na przykład ja tutaj mam zrobione, nie wiem, z 2 cm w dół, mogę zrobić centymetr w dół i na przykład 3 cm w dół. Więc wtedy ta literka V będzie albo płytka, albo głęboka. I wtedy będę mógł ładować od listewek, tak jak tutaj jakiś kantówek, do malutkich listewek lub też większych bloków. Wtedy będzie większe trzymanie, lepsze. Oczywiście kolejną rzeczą jest długość takich przyrządów. Ja tutaj mam zrobiony przyrząd 20, 40, około 50 cm. Do takich niewielkich elementów właśnie potrzebowałem czegoś pod ręką, co nie muszę odpalać frezarki. Po prostu biorę strug i robię to w kilka sekund w ciszy i w spokoju. Jeśli ten przyrząd będzie dłuższy, trzeba gdzieś mieć trzymanie, tak, tego przyrządu. Więc ja tutaj staram się wszystko robić na taką listwę od spodu, która jest mocowana w ścisk. I teraz jeśli zrobię sobie dłuższy na przykład ten przyrząd, to wtedy sugerowałbym również zrobić stopę tak jak tutaj. Czyli robicie na przykład stopę ze sklejki. Tutaj mam, nie wiem, z 15 cm. Tylko po to, że jeśli mamy strugnicę na przykład albo jakieś stoły robocze, to wtedy tą stopą opieramy się o blat. Od spodu mamy tą listwę do trzymania tego przyrządu na stole i gotowe. Jeszcze coś. Ten przyrząd również jest przyrządem uniwersalnym, ponieważ mogę nim pracować do przodu, obracam i mogę pracować oczywiście do tyłu. Jeśli ktoś lubi pracę narzędziami japońskimi, to jak najbardziej pracujemy, obracamy to wszystko w drugą stronę, strug jakiś i pracujemy w ten sposób. To też jest bardzo fajny sposób do pracy. Jeśli ktoś nie ma struga fazującego, takiego typowego, tak jak ten, który tutaj pokazałem, on ma ogranicznik głębokości. Wszystkie fazy zawsze będą maksymalnie takie same. Są też strugi, na przykład takie. To też jest strug do fazowania. On ma tutaj dwa ostrza. Zaraz zrobię wam zbliżenie, zobaczycie, jak to wygląda. Też bardzo ciekawy strug. Również sobie mogę tutaj nim pracować. Doskonale się sprawdzi właśnie do takich prac. Dwa przysunięcia i macie gotowy element. Bez odpalania frezarki. I zawsze to będzie dobrze. Oczywiście jeśli nóż jest ostry, nie? Tyle na dzisiaj w takim razie. Mam nadzieję, że takich przyrządów również tutaj będzie u nas przybywało. Znajdę, słuchajcie, jeszcze miejsce na mojej ścianie, żeby przyrządy do pracy ręcznych tutaj, ta kolekcja moich przyrządów własnych będzie się na pewno powiększać. Ode mnie dla
Nie dla mnie. Dla jakości pracy na takich przyrządach jest zawsze perfekcyjna. Na razie, cześć. Thank you.